No, nóż już mam. Nowe ostrze założę, tylko tak proszę. Wy tutaj nic nie widzicie. Tak, tak. Ze wszystko jakieś tutaj podrdzewiałe. Filtr jeszcze. Aha, tu sobie go wytrę w tą szmatę. Nie wiem ile to. A, HF131, patrzę, że to taki sam jak tamten, co teraz założyłem. Tylko tak się zastanawiam, jak go tutaj ciąć. A chyba będzie trzeba tak go tutaj obciąć z jednej strony. I później wzdłuż. Chociaż z zewnątrz, tak patrzę, jest pełno syfu naklejone. Bo on już swoje poleżał w garażu. No nie da rady tak. Gdzieś te kapsle są zgrzewane albo co. Pełno paprochów ma naklejone. O, siedzi. Czekajcie, coś tutaj zaraz wymyślimy, kombinerki, obcinaczki i śrubokręt. O, znalazło. Aha, bo tu jest zaprasowane, dobra, już widzę w jaki sposób. Okroję go, kurczę, nie wiem, co tu widzicie, bo mnie tutaj słońce razi. Gdzie jest tutaj ten, to tu sobie natnę. Tak. I tak. I teraz to powinno mi się udać rozwinąć. Kurczę, jeszcze nie dociąłem. Tak się teraz zastanawiam w rozwinięciu, ta bibuła filtracyjna ile ma centymetrów kwadratowych. Tutaj jest, mówię, syf. Kurczę, wszystko tłuste. Takie coś jest. Może to jest silnika, jakiś nagar. No ale od środka nie widać, żeby, znaczy w ogóle nie widać uszkodzeń, ale też pierwszej świeżości to on nie jest. Dobra, ściągnę to, albo i nie ściągnę, bo to tu bym wam pokazał,
zawór jest bocznikowy taki. Ale ta strona to jest akurat przygrzana tutaj. Jeszcze jakieś mazidło zaklejone. No nie da rady. Ale w środku jest taki, widzicie, taka tulejka, grzybek, taki koszyk. I jak filtr jest bardzo zapchany, to po prostu puszcza olej i się grzybek, sprężynka naciska i... A, może tutaj, dobra, tu wytnę, to będzie widać. Kurczę, jak to się do tego tu dobrać, żeby nie uszkodzić właśnie tego zaworka. I to każdy filtr takie coś ma. Wątpię, żeby to gdzieś, chociaż może i jakieś dane tego by znalazł, przy jakim ciśnieniu się otwiera. Dobra, tak okroję i szkoda mi trochę tych obcinaszek, ale kurczę, patrz jak, żebyście tu widzieli, to znowu położyłeś bliżej siebie. No. Całe muszę obkroić w kółko, bo to się tu nie układa ta siatka tak, żeby... Tylko że ostre zadziory i w paluchy mi włazi. No dobra, tyle, to już tutaj będzie widać, a ciąć tego więcej nie będę. Prosty zawór, po prostu jest zrobiona miseczka z otworami, oczywiście, żeby olej mógł wylecieć. Sprężyna wstawiona i kawałek blaszki, grzybek taki, że mówię, jak olej, kurczę, no ja tu nie widzę, czy to wam pokazuję, czy nie, bo myślę, że tak. O, coś takiego, że mówię, jak filtr jest już tutaj, ten element filtracyjny, ta bibuła filtracyjna tak zapchana, że to mówię, z zaniedbania, czy nie wiem, z czego by to się miało tam tak zaświnić. No w takim silniku, gdzie mokre sprzęgło, no to jeszcze jak się tarcze sprzęgłowe wysypią, to też może zakleić, znaczy wysypią, jak będą ostro przypalone, to tarcze normalnie się papka robi, zaczyna pływać w ekstremalnych przypadkach razem z olejem, no to wtedy ten zawór puszcza i olej po prostu, to co wchodzi do filtrowania, no to leci bez tego, bez, nie leci przez bibułę, tylko tak jakby filtra nie było, dokładnie. Dobra, operacja udana, pacjent nie przeżył. No i tyle, to do środka. Kurczę, ręce muszę teraz jeszcze powycierać, a chyba się trochę ubiorę i gdzieś
gdzieś się przejadę jeszcze. Która to godzina? 7 godzina za 8. To jeszcze w razie jak gdzieś stanę, to do nocy dopcham do domu. Kurczę, Simpsona, żeby mnie zahaczył, bo tak patrzę. Spod nośnika ściągnąć. A, paliwa nie zakręciłem. Właśnie, paliwo zakręcać czy nie zakręcać? Nigdzie nie cieknie. Z nośnika, z kranika. A nie, z kranika jednak, kurczę, coś tutaj leci. To bym musiał te dwie śruby patrzeć, dociągnąć albo zestaw naprawczy kupić. Bo coś tutaj, jakieś mazidło poleciało. Szmatę, szmatę, szmatę. Dobra, podnośnik na bok. Kurde, tą menzurkę, żebym tu nie zbił. Pojadę pod dom, bo to się umyję, ubiorę i a i dzisiaj też SMS-a dostałem z Wydziału Komunikacji, że już twardy dowód jest gotowy do odebrania. Że nie za bardzo mam kiedy po to jechać. A, sprzęgło jeszcze, jakbym wcisnął, to by było. Obroty chyba bym musiał wolniejsze zrobić. Dobra. Zobaczę, jak się nagrzeje, to muszę poobserwować, co z tym gaźnikiem się dzieje. Aha, no i tu mam ten piórnik taki na narzędzia. Tu kluczykiem się otwiera. Uszczelka tutaj jest taka z pianki, że to raczej nie powinno tam syfu nalecieć. No i ten zamek od uchwytu na kask też rozruszałem. Trochę WD i prawo-lewo kluczykiem i pasuje. Także a dobra, paliwa nie będę zakręcać. To na razie. Jeszcze muszę tą drugą manetkę założyć. Ale to sobie muszę, bo to bez kleju żadnego robiłem. Ciężko wchodzi. Ale sobie powietrzem dmuchnę od środka. Tutaj. I to wtedy, jak będę ze sprężarki dmuchać powietrze, ona się trochę nadyma. I można wsadzić, że tą zetnę w ogóle, bo ona też wklejona. Tutaj część jest taka bez tego. Dobra, na razie, cześć.